Proszę bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać, zapytać? Adaś, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, mam takie pytanie. Czy widzi Pan jakąś ewentualną możliwość, ponieważ jak są właściwie te rachunki ekonomiczne z Unią nasze, to my właściwie dokładnie tego nie wiemy. Ale wiemy. Czy, no, oficjalnie, no, że więcej bierzemy niż płacimy, ale jak to jest, nie wiem. Natomiast czy w kontekście tego, czy widzi Pan jakąkolwiek szansę na to, żeby iść w kierunku polexitu? Jeżeli tak, to na pewno nie z tym rządem, ale czy w przyszłości, bo historia zmienia się i nie jest to niemożliwe. Czy może byśmy w tym kierunku, czy narodowcy, czy opcja, powiedzmy, powstająca nowa Unia, partia Wolność z Ruchem Narodowym, może by w tym kierunku chciała dążyć? No oni tam deklarują taki cel. Natomiast warto, jeżeli już mamy o czym rozmawiać serio, o takich sprawach, to warto parę rzeczy sobie uświadomić. Po pierwsze, Wielka Brytania. Bo Wielka Brytania jest państwem trochę innym niż Polska. Po pierwsze, dlatego, że leży na wyspie. Po drugie, dlatego, że ma broń jądrową. A po trzecie, dlatego, że ma specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Z tego właśnie powodu prawdopodobnie została przez Niemcy wyciśnięta z Unii Europejskiej. Dlaczego tak podejrzewam? Dlatego, że przed referendum, które już tam premier Cameron tam wywołał, odsetek przeciwników Brexitu i zwolenników Brexitu był prawie równy, łeb w łeb. I na 10 dni przed terminem referendum Komisja Europejska podała wiadomość oficjalną, ale fałszywą, że w ciągu najbliższych kilka miesięcy kilka milionów Turków dostanie unijne paszporty. I po tej wiadomości oficjalnej, przez Komisję Europejską przedstawionej, odsetek zwolenników Brexitu w Wielkiej Brytanii wzrósł i Wielka Brytania z Unii postanowiła wystąpić. Po referendum Komisja Europejska tę wiadomość własną zdementowała. Więc można powiedzieć, że została złapana za rękę. I to jest jedna rzecz. Niemcy, jak chcą tu armię europejską, Wielka Brytania się sprzeciwiała. Jej udział w Unii Europejskiej, ten status Wielkiej Brytanii bardziej przypominał status obserwatora niż członka z uwagi na liczbę wyłączeń. W Polsce jest inaczej. Polska ratyfikowała wszystkie traktaty bez żadnych zastrzeżeń. Bez żadnych zastrzeżeń, nawet traktat akcesyjny. W traktacie akcesyjnym Polska zobowiązała się do wejścia do Unii Walutowej. Na szczęście bez określania terminu. Więc odpowiednim terminem byłby rok 2222, jeszcze lepszym, bo Rzymianie mówili omne trinum perfectum, rok 3333, a najlepszym rok 4444. Jeżeli euro przetrwa do tego czasu, to już możemy śmiało tam przystępować do tej Unii. Jeśli chodzi o rozliczenia, no nie jest tak źle, trochę jednak wiemy. Budżet Unii Europejskiej na lata 2013-2020 jest przecież jawny. I z tego budżetu średnio Polska dostaje około 28 miliardów złotych rocznie, to znaczy tam euro, ale to równowartość 28 miliardów złotych rocznie. W roku ubiegłym, który był według oceny rządu najkorzystniejszy z punktu widzenia budżetu, koszty obsługi długu publicznego wyniosły 34 miliardy złotych. A więc musieliśmy całą subwencję unijną przekazać na obsługę długu publicznego, jeszcze dopłacić 6 miliardów. Komu? Komu? Proszę? Nie było żadnej nadwyżki, proszę pana. Tylko się nadwyżką telewizja rządowa nazywała to, że się deficyt zmniejszył. No deficyt się zmniejszył, to prawda, ale nie było nadwyżki, no na miłość. Nie, ja mówię o
pieniądza z Unii Europejskiej to jest ta nadwyżka? To jest tak, to jest tak, tak, bo my płacimy 18 miliardów mniej więcej złotych, mniej więcej, bo to zależy od kursu walutowego rocznie. Jak odejmiemy od tych subwencji, które dostajemy, naszą składkę, no to netto wychodzi 28 miliardów. Ale koszty obsługi długu publicznego, jak mówię, w najkorzystniejszym roku dla budżetu 34 miliardy złotych. I komu my te koszty płacimy? Przede wszystkim niemieckim bankom, które kupują obligacje polskiego rządu. Więc pieniądze wracają tam, skąd przyszły i tak dalej. Więc tu się mieści odpowiedź na pytanie o polexit. Do takiego polexitu to by się trzeba było starannie przygotować, bo pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, jakie się pojawia w momencie, kiedy rozpada się jakaś większa całość, to jest pytanie, jakie granice będą miały części, które się z tej całości wyłonią. A jeśli nawet nie granice, to jaką pozycję wyjściową będą miały poszczególne części, które się z tej całości wyłonią. Nie ulega wątpliwości, że państwa silne i mądre próbowały poprawić swoją pozycję kosztem państw głupich i słabych. To jest jasne. Więc do polexitu trzeba by się bardzo starannie przygotować. Przede wszystkim uwolnić narodowy potencjał gospodarczy, żeby nie opierać egzystencji państwa na tym, że dostaniemy od kogoś jakieś subwencje. To właśnie robi Viktor Orban. Bo Viktor Orban, jak objął rządy, to pewien cel postawił tam przed narodem węgierskim, mianowicie, że musimy się wydobyć z pułapki zadłużenia. To wymaga oczywiście przykręcenia śruby, nie rozrzutności, ale przykręcenia śruby. I Orban przykręca śrubę nie tylko zagranicznym korporacjom, ale i Węgrom. Moja siostra tam mieszka, to wiem, co mówię. No i mimo to Węgrzy go popierają, naród węgierski go popiera, o czym świadczy trzecie już wygrane wybory z większością konstytucyjną. U nas się jeszcze nikomu to nie udało, a jemu trzy pod rząd. To już nie jest przypadek, bo raz mógłby wygrać, ale trzy razy z rzędu to już nie. No to co z tymi Węgrami się dzieje? Lubią, jak im ktoś śruby przykręca? No tak źle z nimi chyba nie jest. Bo Orban wprawdzie przykręca śrubę, ale powiedział, dlaczego to robi. To można wydedukować z preambuły nowej węgierskiej konstytucji. Tam jest taka wzmianka w preambule o koronie świętego Stefana. W Polsce to nic nie mówi, ale na Węgrzech to bardzo dużo mówi. Otóż korona świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatu w Trianon. Traktat w Trianon, który został Węgrom narzucony 4 czerwca 1920 roku jako kara za uczestnictwo w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie, był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły 2/3 terytorium swojego. Jak Orban mówi, no przykręcam wam śrubę, musimy się wydobyć z pułapki zadłużenia, muszę wam przykręcić śrubę, ale to nie dlatego, że chce się nad wami pastwić, tylko dlatego, że w perspektywie spróbujemy dojść do tego celu. I Węgrzy to rozumieją i go popierają. No i to, wie pan, to dlatego Polskę trzeba było starannie do tego przygotować. No i przede wszystkim, jak powiadam, odblokować narodowy potencjał gospodarczy, który jest zablokowany przez trzy czynniki. Przez wadliwy ekonomiczny model państwa z 1989 roku, przez postępującą biurokratyzację państwa i przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Te trzy czynniki blokują narodowy potencjał gospodarczy dosyć skutecznie i dlatego musimy opierać funkcjonowanie naszego państwa na nadziei, że ktoś nam da pieniądze. No ale jak tak na tej nadziei opieramy funkcjonowanie naszego państwa, to musimy, nie możemy się rozbrykać. No, najpierw trzeba zrobić tamto, a dopiero potem myśleć o czymś innym. Proszę bardzo. Póki co coraz więcej świec Hanukowych się pali. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? No to od tego jest globalne ocieplenie się zwiększa tylko. Polska jest wpychana
coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki. I nikt nie wie, co z tym fantem zrobić. A można było tego uniknąć w bardzo stosunkowo prosty sposób. Otóż w 1992 roku była w Sejmie debata nad założeniami przyszłej konstytucji. I w trakcie tej debaty poseł Janusz Korwin-Mikke wystąpił z propozycją, żeby normą konstytucyjną zakazać uchwalania budżetu z deficytem, a każdą próbę obejścia tego zakazu karać jako kradzież z uchwałą. W jaki sposób można obchodzić ten zakaz? O, na przykład pan minister Rostocki jest znany z kreatywnej księgowości, co w przełożeniu na język ludzki oznacza różne kuglarskie sztuczki, które pozwalają ukryć prawdziwy stan rzeczy. Na przykład kuglarska takie trzy kuglarskie sztuczki państwu przedstawię. Po pierwsze, właściwie dwie. Po pierwsze, pan minister Rostowski upoważnił dwie instytucje państwowe do wypuszczania własnych obligacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Autostrad. One wypuszczają własne obligacje. Te obligacje nie są wliczane do długu publicznego, do deficytu budżetowego, ale budżet jest odpowiedzialny za nie finansowo. Druga taka sztuczka to jest przyznanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Bankowi Państwowemu, prawa emitowania listów zastawnych do wysokości 70 miliardów dolarów w tym roku. To się nie liczy do deficytu budżetowego, więc tak prawdziwy deficyt jest znacznie większy niż ten w ustawie budżetowej, no, dzięki kreatywnej księgowości. Tyle tylko, że to można obchodzić w ten sposób, więc takie rzeczy byłyby karane jako kradzież z uchwała, jako przestępstwo kryminalne. Taka była propozycja Korwin-Mikke. Śmiechu było co niemiara. Sejm mało się nie zawalił od śmiechu. Oczywiście żadnych takich do konstytucji przepisów nie wprowadzono. Otóż jak ja w Sejmie zażądałem, żeby nie wolno było robić budżetu z deficytem. Gdyby to przeszło, to dzisiaj byłoby 2000, a nie 20 tysięcy. Wiecie, co się działo w Sejmie? Był to ryk oburzenia. To co? Mamy sobie ręce związać? To mamy nie móc robić to, co chcemy? To nasi wyborcy domagają się od nas, żebyśmy tam wydawali pieniądze, a mamy tego nie móc robić? Patrzcie, co się działo w Anglii. Jak pan Cameron chciał zwiększyć długi, było 6 milionów ludzi na ulicach. Domagali się, zapożyczaj się dalej i wydawajmy, szalejmy. Tak zginęła Francja. Ale co kwestia, Francja się zadłużyła cały kraj i zginęła. Prawda? Tak to było. No ale minęło 20 lat. I deficyt, dług publiczny, a on jest skutkiem kumulowania się corocznych deficytów budżetowych, dług publiczny przekroczył nawet przy uwzględnieniu kreatywnej księgowości 1 000 000 000 złotych, czyli 1 000 000 000 000 złotych, no i powiększa się z szybkością 7 000 złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, no to łatwo policzyć, ile się powiększa. Otóż, proszę państwa, no na razie nikt nie przedstawił jakiegoś pomysłu, co zrobić z długiem publicznym, bo on nawet problem jest większy. W tym roku rząd będzie miał problem. Ciężki orzech do zgryzienia, o czym zresztą mówiłem w felietonie dla Radia Maria, że nawet przy tym kreatywnym liczeniu deficytu na skutek spowolnienia gospodarki, bo kryzys u nas też już jest, rząd wykonał zaplanowany na ten rok, na cały rok deficyt w maju już w 90%. Już w maju. A przecież dopiero jest, jeszcze połowy roku nie ma. Więc trzeba będzie skorygować ustawę budżetową. Znaczy, problem polega na tym, że trzeba, ale nie można. Dlatego, że ustawa o finansach publicznych ustanawia pewien maksymalny poziom deficytu budżetowego,
A w obecnej obowiązującej ustawie ten poziom jest właśnie już maksymalny. Więc bez złamania ustawy o finansach publicznych nie można już skorygować budżetu. Chyba że się przejdzie do porządku dziennego nad ustawą o finansach publicznych, to już się zdarzało u nas. I się skoryguje budżet jak gdyby nigdy nic, a opozycja niczego nie zauważy. No bo to jest taki warunek, prawda, że opozycja niczego nie może zauważyć, bo jak zauważy, to zaskarży to do Trybunału Konstytucyjnego, no i będzie problem. Ale jak nie zauważy, to nie. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry, dzień dobry. Odnośnie słów Donalda Trumpa, chciałbym dodać, że ja słuchałem to na żywo i byłem bardzo zdziwiony, że w żadnych mediach głównych w Ameryce nie podano tego przemówienia i było bardzo skąpo komentowane. I tam Donald Trump powiedział bardzo ostro, że owszem, on będzie negocjował z Putinem, ale na swoich warunkach. I jeżeli tylko będzie cień wątpliwości, że Putin nie zgodzi się na warunki amerykańskie odnośnie czegokolwiek będą rozmawiali, to on po prostu odchodzi od stołu negocjacyjnego. Także to i bardzo ostro to powiedział. Moje pytanie do pana właściwie jest związane właśnie ze Stanami. Czy jaka jest recepta według pana w tej chwili dla Polski, dla polityków, którzy rządzą? Czy dobrze jest pogłębiać współpracę i stosunki z Ameryką, czy no lepiej byłoby coś z Unią zrobić? Myślę, że Polska powinna przede wszystkim poprawić swoją pozycję negocjacyjną w stosunkach z Stanami Zjednoczonymi w taki sposób, żeby, jeszcze raz to powtórzę, wyeliminować agenturę ze struktur państwa. Bo takim ważnym wydarzeniem, które w moim przekonaniu determinuje tę kiepską pozycję negocjacyjną Polski w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, była Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST 18 czerwca 2015 roku w Warszawie. Przypomnę, to była taka pretekstem, do tej były takie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę, ale to był taki pretekst, bo celem było, ponieważ już było wiadomo, że Polska przechodzi ponownie w związku z powrotem Stanów Zjednoczonych do aktywnej polityki w Europie Środkowej, Polska przechodzi pod amerykańską kuratelę, no i w związku z tym największe bezpieczniackie dynastie postanowiły złożyć żyrowaną przez bezpieczniaków izraelskich, dlatego międzynarodowa konferencja była, ofertę, żeby Stany Zjednoczone wpisały również ich na listę swoich faworytów. I wydaje mi się, że to zostało zrobione. Takim poszlaką, która na to wskazuje, jest ta polityczna wojna, którą mamy. Bo gdyby tak nie było, to by żadnej wojny politycznej nie było. Po prostu każdy by się ratował na własną rękę, udawałby, że w ogóle go nie ma i tak dalej. A ta wojna, skoro jest, to znaczy, że tak to się stało. To się nazywa divide et impera. Stare kiejkuty są znakomite z punktu widzenia potrzeb amerykańskiej polityki, bo za napiwek zrobią wszystko. I nie trzeba wobec nich żadnego tam udawać, żadnej partnerstwa, żadnego. I tam jest krótka rozmowa. Daje im się napiwek i tyle. I zadania wyznacza. I to jest bardzo, na skutek tego Polska nie może uzyskać korzyści, które w innych warunkach być może byłyby osiągalne. Dlatego to pokazuje, co to Erdogan pokazał. Agentów bierze bez ceregieli na powrót. Sędzia, nie sędzia, tam się wcale nie patyczkuje z nimi. Dlatego, żeby kraj miał lepszą pozycję negocjacyjną, lepszą pozycję wyjściową. Polskę już raz agentura zgubiła w XVIII wieku.
no to jak nie wyciągamy z tego nauk, no to wszystko się może powtórzyć. Dlatego to jest takie ważne. A ponieważ nie przywiązaliśmy do tego wagi w 92 roku, kiedy próba ujawnienia agentury w strukturach państwa została zablokowana skutecznie, jak się okazuje, no to teraz będziemy płakać krwawymi łzami.